Witam serdecznie. Za nami debata prezydencka, za nami live razem z Pawłem, historykiem, tym od Plociuchów Historycznych, z którym na szybko żeśmy całe to wydarzenie skomentowali. Jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszam, w opisie damy link do zapisu tamtego streamu. Jeżeli ktoś oglądał, to dzięki za wyrozumiałość, bo Okazuje się, że streamowanie jest trudniejsze od vlogowania. Parę razy się zacinałem, usiłując obsługiwać sprzęt i jednocześnie mówiąc, okazuje się, że łącze, które miało być super szybkie, nie wyrabiało, a obsługa OBS-a jak na razie mnie przerasta i działy się tam bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Także wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wytrwali, Będę nad tym pracował, chyba to się wszystko będzie musiało skończyć tym, że będę musiał kupić lepszy komputer, i być może zatrudnić współpracownika. Czy wszystko jak zwykle rozbija się o pieniądze, ale to jest jakby mój problem, prawda? Także dla was wielkie dzięki dla tych, którzy wytrwali. Jak możecie cię tam dać, wejść, napisać coś miłego, dać łapkę w górę. No i. Przetrwać, to wszystko to bardzo, bardzo wielkie dzięki. A dzisiaj będzie um, takie subiektywne podsumowanie całej tej debaty moje, bo tam żeśmy sobie rozmawiali na szybko z Pawłem, a teraz po przemyśleniach powiem to, co ja czuję o samej debacie. Mniej o kandydatach na tej debacie, oczywiście o tym też będzie, ale bardziej o debacie. No i powiem Wam tak, że o ile kandydaci wypadli różnie, i o tym też będę chciał powiedzieć, o tyle debata. Debata to była żenada. I co gorsza, ja się, za, ja się nie spodziewałem, że będzie inaczej. I okej, okay, to w pewnej części jest wina telewizji publicznej, ponieważ jak po debacie pojawiają się pytania i to poparte filmikami, czy czasem niektórym kandydatom nie, nie kradziono sekund, czyli czy czasem nie było tak, że jedni kandydaci mieli więcej czasu na wypowiedzi, a drudzy mniej. Ja w dodatku jeszcze tak ordynarnie, że po prostu zegar przeskakiwał, bodajże po dwójce pojawiała się, pojawiało się od razu zero, no to jest to szczyt nieprofesjonalizmu, prawda? Obejrzyjcie sobie na YouTube jest cał, na YouTubie i na Facebooka, że się od takich filmików, jeszcze żeby było śmieszniej. To wygląda na to, że zabrali czas m.in. Krzysztofowi Bosakowi, e, czyli to bardzo mocno pasuje do narracji Konfederacji, że oni są zamilczani, krzywdzeni i w ogóle nikt ich nie lubi. I, I to jest taki jeden z ich mitów założycielskich, że oni są w opozycji kompletnie do wszystkich i wszystkiego. Nie jest to do końca prawda, ale taki mit mają, także. Trafiło to na bardzo pokaźny yy, grunt, bodajże tak samo było przy okazji Pawła Tanaina, ale on ma zupełnie inną narrację, więc tam to się dużo mniej rozprzestrzenia. I tutaj nie ma większego znaczenia, czy rzeczywiście telewizja publiczna ucinała te sekundy, czy nie. Ja zakładam, że nie, że był jakiś problem z wyświetlaczem na zegarze. No niemniej jednak, taki brak profesjonalizmu i takie podsycanie różnych teorii, które teraz będą pączkować, szerzyć się i mutować. No to to jest właśnie szczyt nieprofesjonalizmu, ale ta debata była słaba nie ze względu na takie wpadki. Ona była słaba, bo słaba być musiała. Słuchajcie, jeżeli studio przypomina studio jednego z dziesięciu, i nie chodzi o wystrój, tylko chodzi o ilość uczestników, a co za tym idzie. Czas na odpowiedź jest przerażająco krótki jedna minuta i to nie ma szans, żeby się dobrze wysłowić. Po prostu jest to fizyczną niemożliwością. Ktoś, kto chciałby porządnie, poważnie odpowiadać merytorycznie na te pytania, przegrałby, bo po prostu nie da się poważnie, merytorycznie wypowiedzieć na poważny temat w minutę. W minutę to można wykrzyczeć swoje racje. W minutę można zasunąć parę sloganów. W minutę można kogoś zaatakować. W minutę można powiedzieć hasła, które wcześniej przygotowało się w sztabie. I to robili kandydaci. Wyglądało to okropnie. Wyglądało to tak, jakby ci kandydaci znali odpowiedzi, na, znali wcześniej te pytania i sobie te pytania przygotowali ze sztabami. Zwłaszcza jak ktoś troszeczkę znamowy ciała i inne tego typu rzeczy, to widać było, że oni przywołują zdania z pamięci, które wypowiadają, że to nie było tak, dostał pytanie i układa sobie odpowiedź, tylko oni to przywoływali z pamięci. Innymi słowy oni nie mówili, oni recytowali. Oczywiście były chlubne wyjątki, na przykład Krzysiu Bosak w dużej części mówił, choć też nie wszystko. I chyba jako jeden z niewielu, chciałbym powiedzieć, powiedzieć, jako jeden, jako jedyny, ale było jeszcze dwóch innych kandydatów, którzy choć trochę starali się być merytoryczni. A reszta to po prostu sobie recytowała formułki, prawdopodobnie wcześniej przygotowane. I oczywiście to jest żenada. Ludzie chcą debaty, ludzie chcą dyskusji, ludzie chcą wymiany poglądu, a nie... Recytacji nawet bez melodii, nawet nie jest to me melorecytacja. Tyle tylko, że o ile każdy, kto ogląda moje vlogi, wie, że w ogóle do klasy politycznej to mam stosunek, nazwijmy to, bardzo mocno ostrożny. Tak? To nie jest szanowana przeze mnie grupa zawodowa, że się tak wyrażę. Generalnie cechy charakteru i cechy osobowości które dają prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w tym zawodzie, no to nie są cechy, które ja szanuję, tak? Bo tam trzeba być bezwzględnym, trochę łajzą, yy, trzeba umieć kłamać, trzeba być takim śliskim, to gwarantuje, no i trzeba nie mieć skrupułów, żeby... No to, to gwarantuje sukces w polityce, nie? No to... Że się tak wyrażę no to zresztą sukces w korporacji, podobne cechy e, gwarantują sukces. Swoją drogą, to jest ciekawy element na vloga, wiecie, że według teorii zarządzania cechy dobrego menadżera, w której części pokrywają się z cechami psychopaty i to takie, takich klinicznych, ale taka, sorry, taka dygresja. Właśnie, niech mi nie zarzuci, że jestem jakimś człowiekiem, który uwielbia polityków, prawda? Ale tutaj muszę im przyznać rację, że, że kurczę, no w takiej formule nie bardzo dało się inaczej. Jeżeli jest tych kandydatów od cholery, bo to tej szóstki, której, którą wszędzie pokazują, doszła jeszcze trójka, czyli mamy w sumie dziewiątkę, no to siłą to się nie da zrobić dobrej debaty. Nie da się, bo y, z, 9, jeśli każdemu dasz po minucie, no to, y, to to już jest 9 minut. Jeszcze niektórzy trochę przegadają, trzeba ich uspokoić, uciszyć, zadać pytanie i wychodzi po jakieś 11-12 minut na, na rundę pytań, prawda? No to, jak zrobisz cztery pytania, to już masz 50 minut. I to jest mniej więcej taki czas, y, który ludzie są w stanie y, wytrzymać. Potem już się nudzą, chcą wyłączać telewizor. Czyli co, cztery razy po minucie? Trochę mało, nie? Tam chyba było więcej pytań niż cztery. No ale po minucie, tu chodzi o, o ten czas. No to cztery razy po minucie to jest 50 minut w takim układzie ale żeby oni spokojnie mogli się wysłowić, to trzeba by im dać z trzy minuty. Ale wtedy to już ja robi, cztery pytania nie trwają, yy, no trwają już dobrze ponad dwie godziny, no bo zakładam, że prowadzący będzie miał tyle samo czasu su, su prawda, że on nie będzie wydłużony. To jest dobrze ponad dwie godziny przy czterech pytaniach. To już jest maraton, już nikt tego nie obejrzy. Także ta jedna, przy takiej ilości yy, kandydatów, który chce się zawlec do studia, no to ta jedna minuta no, wydaje się takim optymum. Tylko, że ona sprawia, że wszystko w tym momencie opiera się na sloganach, na pojedynczych zdaniach, które potem będą mogły cytować przyjazne media. Opiera się na gadżetach. Tak jak pani Kidawa przyniosła ze sobą tabliczkę z, tym, z taką grafiką konstytucja od odnoszącą się do kodu. Koziniak Kamysz przyniósł sobie długopis z wizerunkiem pana Wałęsy, sugerując, że to pan Duda takim podpisuje. Krzysiu Bosak przyniósł sobie jakieś zadrukowane kartki papieru, na których mogło być cokolwiek, ale powiedział, że tam są projekty ustaw, że to bardzo fajnie wyszedł, że jest już przygotowany, już ma od razu projekty ustaw, tak? I tak, tak to wygląda. Oczywiście jest bardzo dobre rozwiązanie, co zrobić, żeby takie debaty miały sens. Trzeba wrócić do debat jeden na jeden. Debat na jeden na jeden to jest coś fantastycznego. To jest zupełnie co innego. To jest starcie dwóch ludzi. To jest coś, co może być tak zwanym game changerem czyli zmianą, całkowitym zmianą gry, że człowiek, który miał przegrać, wygrywa. Że człowiek, który miał wygrać, przegrywa. Tak było również w polskiej historii. Na przykład debata pana Kaczyńskiego z panem Kwaśniewskim. Po prostu ta debata sprawdziła, że pan, e, że pan Kwaśniewski został prezydentem. Udało im się, te takie sztuczki, które już dzisiaj przeszły do, w ogóle do literatury, takie jak na przykład to, że że zdenerwowano pana, Kwaśniewskiego, pana Kaczyńskiego, że kazano mu czekać, inne tego typu rzeczy, tak? Się potem wkurzył, powiedział, że on może komuś tam podać nogę, inne takie rzeczy. Wszystko zostało bardzo źle odebrane. Uznano, że się, um, że się denerwuje, więc więc, mm, więc... więc... Więc przegrał, bo, bo się denerwuje i tyle. I to, to zmieniło wszystko, Dzisiaj już nie chcą takich debat. Nikt ich, prawie nikt ich nie robi, ale nie dlatego, że nikt nie chce. Ja na przykład proponowałem kilku kandydatom, żeby zrobić u mnie debatę jeden na jeden. Nie. Nie. Dlaczego? Bo bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Tutaj nie będę rzucał nazwiskami, ale generalnie chodzi o to, że ten, który aktualnie w sondażu jest wyżej, to nie będzie chciał się debatować z tym, który aktualnie w sondażu jest niżej. On by się chętnie podebatował z tym, który jest wyżej. Czyli z panem Dudą to każdy by się chciał podebatować. No, tylko pan Duda musiałby być głupicem, żeby się debatować z kimś, kto ma strasznie, dobrowolnie się debatować z kimś, kto ma strasznie niskie poparcie. Bo. Wiadomo, że na takiej debacie nic nie może zyskać, no bo jak zmiażdży nawet intelektualnie kogoś, o kim nikt nie wie, to nic z tego nie zyska. Natomiast jak przegra, uuu, to już ma wielką, wielką stratę. To jest tak jak kiedyś tłumaczyłem kumplowi, że nie, w zasadzie to koleżance tłumaczyłem, że na przykład y, dlatego dużo ludzi, dużo facetów nie chce się debatować z kobietami bo jeżeli kobietę, jeżeli no ta kobieta go przegada, no to hu, hu, kobieta cię przegada, frajer jesteś. Ale jeżeli ty przegadasz tą kobietę, to, to ona się rozbeczy, zrobi jej się przykro i będzie, u uh, skrzywdziłeś kobietę, jak ty tak możesz, w ogóle przemocowy jesteś, przemoc intelektualna, to też przemoc, a to, że debata jest pewną formą walki psychicznej, walki na argumenty, nieważne. Wiecie, kobieta się rozpłacze, u, to do ludzi trafi. Hołownia się rozpłacze, mam synek frajer, nie? Tak to, to, to działa. Ech, także dobrowolnych takich debat jeden na jeden nie będzie. Można to zrobić inaczej. Czasu, na, czasu jest dużo przed wyborami. Trzeba zrobić po prostu debaty w systemie pucharowym. Obowiązkowo. Każdy z każdym ma się debatować i tyle. No i sorry. I, I ten na samym czubku ma się zdebatować z każdym, łącznie z takimi na samym dole, ale ci po środku mają się debatować między sobą. Oczywiście tych debat byłoby bardzo dużo, no. Jest dziewięciu kandydatów, no to takich par byłoby bardzo, bardzo dużo. No ale mamy, słuchajcie, nowoczesne technologie, no. Nie każdy musi siedzieć przed telewizorem. Wrzuca się to potem do netu i kto chce to ogląda. I wtedy to ma sens. Ale taka debata wielka, jest pytanie po minucie, nie ma kompletnie sensu. Kto wygrał tą debatę ciężko powiedzieć. No bo w zasadzie, jak masz wyorobione poglądy polityczne, to na pewno powiesz, że twój kandydat wygrał. Bo każdy powiedział mniej więcej to, co jego lektoracja chciał usłyszeć, nie? Pan Duda mówił bardzo dużo o. Zasiłkach, o socjalu. Sugerował, że trzeba jego głosować, żeby to zostało, czyli sugerował, że inni zabiorą. Chwalił rząd. Czyli powtarzał tą narrację, którą znamy tą taką typowo pisowską, prawda? Pani Kidawa Błońska miała zadziwiająco mało wpadek. E, przyniosła symbol konstytucji. Takiej, w takim znaczeniu właśnie, jak, jak to kod, czyli się odwoływała do klasycznego antypisu, takiego wojującego, ulicznego antypisu, to chyba pokazuje, że już jest babka desperatką, no bo na takim wojującym, ulicznym antypisie to się daleko nie zajedzie. Moim zdaniem takiego elektoratu jest kilkanaście procent, czyli kobita już nie liczy nawet na drugą turę, chce mieć więcej procent niż piwo, no, i na to ma szansę, na, na, na mniej więcej tyle procent, co cienkie wino. Nie? Biorąc pod uwagę, że startowała z dużych 27, tam chyba 27 procent, no, że nadix, nie? No, ale takie życie. No i tak każdy mniej więcej coś tam mówił. Jak już powiedziałem, w zasadzie jedyny próbujący być merytoryczny to był Krzysztof Bosak. Um, Krzysztof Bosak też bardzo fajnie użył takiej frazy, którą ja bardzo często powtarzam na swoich vlogach. Ciekawe, czy. Czy zaczerpną ją ze, z moich vlogów swoją drogą? Um, ciekawe. To jest całkiem możliwe, biorąc pod uwagę, co on tam ostatnio mówi publicznie. W ogóle dzięki za dobre słowo, Krzysiu. Um, powiedział mniej więcej to, że PiS fajnie gada. To trochę inaczej to ujął w słowa, ale że PiS fajnie gada, tylko że co innego robi? I że pan Duda to udaje konserwatywnego prezydenta. Bo rzeczywiście pan Duda tylko udaje konserwatywnego prezydenta. Podobnie jak PiS, tylko udaje prawicę i udaje konserwatystów. Kurczę, no co to za prawica, która w warstwie gospodarczej jest socjalistyczna, a w warstwie ideowej tylko gada konserwatywnie, a postępuje całkiem lewicowo. Mhm. Poza tym jakieś takie wpadki, no, mnie, mnie to najbardziej ubodła wpadka pana Jakubiaka. Tylko, a, przepraszam, tych kandydatów jest dziesięciu. Ha! Dziesięciu, bo jeszcze pan Jakubiak, widzicie. Zapomniałem go policzyć na początku. Um, pana Jakubiaka, który zdaje się, uważa, że za siłę armii odpowiada daj liczebność tej armii. Gówno prawda. Jak ja to mówię, piech, y, piechota okopowa to już nie w tym czasie, jak sztuka nie, 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 nie świadczy o, o sile armii. Tak? Jak nasze czołgi pamiętają bardzo, bardzo dawny okres, jak nasze wozy opancerzone, piechoty, BWP tak zwane, Pamiętają komunę i to chyba lata 70. Jak my podjęliśmy, to znaczy minister obrony podjął decyzję, żeby modernizować tak zwane hełmy garnczkowe, czyli tro, tro, mniej więcej takie jak, mniej więcej trochę zmodyfikowane, ale mniej więcej takie jak radzieccy żołnierze nosili w czasie II wojny światowej. Za trochę żenada, nie? A tutaj było chwalonko. Uciekanie od zadawania pytań. zasadzie tutaj biorąc pod uwagę, że te pytania były chyba troszeczkę tendencyjne, tak mi się wydaje. Na przykład to pytanie o śluby homoseksualne wyraźnie miało uderzyć w Szymona Hołownię, który tak balansuje z jednej strony katolicki, a z drugiej strony chce być taki nowoczesny. Nie? Także to pytanie było dla niego bardzo, bardzo nie, niebezpieczne, nie? No i chwała mu za to, że odpowiedział wprost, że skierowałby takie, mm, taką ustawę do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, czyli potocznie że, nie ujmując, zawetowałby. Według mnie spoko. Według większości ludzi chyba też spoko i chyba dlatego się na to zdecydował. Według niektórych, ale miłości niektórych działaczy mu to nie przysporzy. Wyraźnie go to wyraźnie na przykład w ewentualnej drugiej turze w tym momencie już nie może liczyć na głosy zwolenników pana Biedronia, których będzie potrzebował, prawda? Ale ja doceniam szczerość. No i taka mniej więcej to była debata. Każdy mówił co chciał, a prowadzący nie umiał wyegzekwować tego, żeby mówiono na temat. Paweł Tanajno bardzo mocno reklamował swoją grupę facebookową, swój strajk, z którego jest szansa, że dzisiaj będą live'y, zobaczymy, czy się uda. Wczorajszy live był testem pod te dzisiejsze, również, jak widać, nie wszystko poszło zgodnie z planem. No i uchwała mu też za to, że no, ujmował się za przedsiębiorcami. Bardzo fajnie wypadł pan Żółtek. To są wszystko ludzie, którzy no nie mają szans na drugą turę. Na drugą turę realne szanse ma. Bo pan Duda to raczej na pewno. Hołownia Kosiniak, Kamysz. To są, to, to, to jest druga tura. Tak. Na, 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 ym, na. Znaczy, albo Kosiniak, Kamysz, albo Hołownia. To tak na dzisiejsze sondaże. Tak, zobaczymy, może się coś zmieni. W końcu Pan Hołownia może jeszcze ładnie zlecieć w dół. Widać, że PiS chciałby mieć w drugiej turze pana Hołownię, widać, że raczej łatwo go rozniesie, chociażby, po, a potem widać, że na przykład zaatakowany był Koziniak-Kamysz, czyli ten, którego pani Kida Wabłońska praktycznie odpuszczono, widać, że tutaj, znaczy pan Duda się przygotowywał na drugą turę, już bardzo, bardzo wyraźnie, nie? No i atakował tego, którego się najbardziej bał w drugiej turze, czyli Kosiniaka Kamysza. Taka prawda. Wracając do pana Żółtka, bardzo mądrze mówił. Mówił na przykład o podatkach, czyli, że podatek dochodowy to niefajny i tak dalej, i tak dalej. Przypomniał, jak to nasi przyjaciele Amerykanie, dzisiejsi przyjaciele, chcieli sobie urządzić konfrontację na terenie dzisiejszej Polski ze Związkiem Radzieckim dzisiaj chyba się nic nie zmieniło, tylko że nie ze Związkiem Radzieckim, a z Rosją. Mm, tak fajnie, fajnie, fajne rzeczy mówili. Tylko wiecie, no, mam wrażenie, że tych kandydatów nie za bardzo ktokolwiek słuchał. Że to było na zadziony i tak nie ma szans, to, to, to po co go słuchać? A to jest szkoda. Ech, szkoda. Bo. Hmm. Bo może czasem warto posłuchać kogoś, dlatego że dobrze gada, nie dlatego, że w sondażach mówią, że może wygrać. Nie? To jest taka swoista, samo spełniająca się przepowiednia. Człowiek, człowiek albo partia słabo wypada w sondażach, to no nikt nie chce na nich głosować, bo, bo zmarnowany głos, nie? No, w związku z tym nikt nie głosuje i, głos, i, i, i naprawdę tych głosów dostają mało. Nie, nie agituję za panem Żółtkiem, broń Boże. Nie popieram go tak samo jak żadnego innego kandydata, jestem całkowicie neutralny. Poza tym o facetie usłyszałem dopiero bardzo, bardzo niedawno, jak pokazał te karty wyborcze z przecieku z sortowni poczty. Wiem o nim mniej więcej tyle, co powiedział na tej debacie i co troszeczkę sobie o nim poczytałem. Wiem, że kiedyś był kolegą z Januszem korwin mikke i teraz już się nie lubią, ale to taką definicję spełnia większość ludzi, którzy miała dłużej do czynienia z Januszem korwin mikke Normalnie. Zbi zbiór byłych kolegów jest bardzo duży, zbiór obecnych no właśnie, nie wiadomo jak duży, nie? No i to jest takie wrażenia z tej debaty. No. Ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby właśnie debaty się odbywały jeden na jeden. Zapraszam kandydatów, jakby się chcieli podebatować u mnie, to zawsze chętnie, zawsze spoko. Mogą przechodzić w dowolnej konfiguracji. Przypominam też, Kandydatom, teraz będziecie mieli dwa miesiące więcej. Przypominam, kandydatom, którzy chcieliby u mnie wystąpić, to w opisie jest mail. Nie ja odbieram, tylko mój menadżer, ale nie musicie pisać osobiście. Może ktoś z waszego sztabu. Chcecie, to przyjdziecie. Zapraszam. Przynajmniej nie pierdzielcie, że jesteście zamilczywani. Nie? Przynajmniej nie przeze mnie, a... Są telewizje, i to nawet takie nadające, jak to się ładnie mówi, przez satelitę czy tam przez kabar, które mają mniejsze zasięgi i dotarcia niż ja. Także pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!